chciałem zadać pytanie pani dyrektor schroniska, żeby nam przypomniała, ile na początku rozpoczęcia kryzysu uchodźczego miała podopiecznych z Ukrainy, a ile ma teraz i jak idzie aktywizacja zawodowa tej grupy. Przyjęłam też chęć do pracy, ale słyszałem taki reportaż, że rzeczywiście te osoby, które mieszkały, przyjechały wcześniej z Ukrainy, w pierwszym 7-6 tygodniach miały może łatwiej inaczej podeszły do sprawy znalezienia pracy, osobnego lotu, mieszkania, już jak powiem, na swoją własną odpowiedzialność. Natomiast te osoby, o które dbamy my, czy inne jednostki, które tworzą zbiorowe systemy zamieszkania, tam jest trudniej. Natomiast prowadzący też, i to co mówił pan starosta, zastanawiał się nad tym, co będzie, jeśli samorządy inni ludzie, które prowadzą te miejsca zbiorowe, nie będą już otrzymywać środków na to i to będzie trudne w relacji inflacji i braku pieniędzy na to. Chciałem jeszcze raz przypomnieć, ile było ludzi na początku, ile jest teraz i jak ta aktywizacja zawodowa wśród dorosłych wygląda. Dziękuję. Na samym początku mieliśmy pełny stan w schronisku, to znaczy 49 osób do nas przyjechało do godziny 5 marca. Oni z czasem sukcesywnie właśnie albo wyjeżdżali do innych krajów, bo tam i do Niemiec, do Szwecji też kilka osób jechało do Stanów Zjednoczonych, do Francji. Więc te osoby, które miały jakiś pomysł na siebie, po prostu wyjechały. Część osób gdzieś szukała tej pracy w większych miastach, jak to jeszcze była taka szansa na to. Natomiast na chwilę obecną mamy 22 osoby, z czego 6 osób jest w wieku starszym, oni nie są w wieku produkcyjnym, więc jakby nie mają takiej możliwości, żeby podjąć tą pracę. Też ich stan zdrowia myślę, że na to nie pozwala. A te osoby, które są, spośród nich 2 osoby mają pracę taką stałą, że tak powiem, na umowę. Natomiast reszta pracuje dorywczo. To są prace typu w tunelach przy ogórkach albo na przykład przy zbiorze jabłek, czy przy jakichś takich pracach w ogrodach, czy przy jakimś sprzątaniu. Także to nie jest zatrudnienie, które by im gwarantowało dochody, dzięki którym mogliby się sami utrzymać. I tutaj jest naprawdę z tym problem i to nie tylko tutaj w schronisku, natomiast też w Centrum Kultury w Żegucinie wygląda to również podobnie. I podejrzewam, że w innych miejscach też. Te osoby, które po prostu mogły znaleźć to zatrudnienie i gdzieś poszukać sobie tej innej pracy, innego miejsca, to już uczyniły. Też problem jest z tym, nawet gdyby oni chcieli znaleźć jakiś inny lokal, no nie ma chętnych, którzy chcieliby im ten lokal wynająć. Także tutaj poszła fama. Moja grupa akurat, która przebywa w schronisku, to są ludzie naprawdę, żeby być w porządku i wdzięczni, natomiast słyszałam różne historie, jak to wygląda w innych ośrodkach. No i Polacy nie są już tacy chętni jak na początku, żeby przyjmować ich pod swój dach, albo też, żeby wynająć im takie miejsca. Także mimo usilnych starań, tutaj też kilku osób, które u mnie przebywają, po prostu nie mogą znaleźć takich lokali.